Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships Jeszcze tylko zerknę, okej okay. um, Moi drodzy, kolejna mapka Kolejna mapka w ujęciu podrankingóweczki Jeśli chodzi o te to ten kap znika Mamy tylko B i C Oczywiście mapa zostaje bez zmian I Teraz pozycja startowe pierwszej drużyny są tutaj, drugiej tutaj I sytuacja wygląda następująco jeśli mamy niszczyciel, to oczywiście powinniśmy starać się zająć albo przynajmniej wyświecić okręty, które zajmują kapa. I teraz tak, sytuacja: tutaj jest jeszcze jeden kap, kap w kapie takie cudo są też trzy kapy więc ten znajduje się tutaj. Więc moi drodzy, nie jest to prosta sprawa. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy sobie w dobie radarów i sonarów. I jeśli niszczyciel ma naprzeciwko z jednej bądź z drugiej strony rosyjski krążownik 8 tieru, to jego radarowanie, kiedy sobie tu podpłynie, albo tu podpłynie, obejmuje praktycznie tutaj całą tą strefę, mamy takie wielkie kółeczko wyradarowane i wszystko widać jak na dłoni. I teraz tak są niszczyciele, które cisną mostro tutaj. I teraz, jeśli po drugiej stronie jest sporej ilość floty tutaj zostanie on wykryty to oczywiście zamienia się szybciutko w taki malutki pływający stos drewna i stali i za chwilę później tonie Jeśli sytuacja oczywiście z drugiej strony jest podobnie jeśli okręty zajmą tutaj pozycję to nie ma zwyczajnie za bardzo czasu gdzie uciec i dwie salwy można zebrać albo i więcej to wystarczy żeby Niszczyciel został zniszczony, więc z jednej i z drugiej strony bezpiecznie jest niszczycielem płynąć na C, albo na przykład płynąć z tej strony, z tej strony, również tutaj ten kap jest taki większy niż tu, więc można go na tych pozycjach z jednej i z drugiej albo skapować, albo zatrzymać kapowanie. Więc jest to niewątpliwie bezpieczniejsze. Poza tym, za tą wyspą można się schować. Tutaj, jak wpłyniemy z jednej i z drugiej strony. Nie ma gdzie się ukryć. Jest ten problem. Oczywiście można się starać ukryć tu, albo zawrócić gdzieś tu, albo zawrócić tu, albo tu, ale zazwyczaj się to nie udaje i kończy się yy, no, czas przydatności naszego okrętu do służby. Yy, zawrócić też jest ciężko. Yy, czasem zdarzają się niszczerki, które starają się yy, zagrać tak, żeby gdzieś tutaj jakoś tyłem wpłynąć, czy coś. To wszystko za bardzo yy, no, nie, nie, nie gra tutaj większej roli bo i tak jak zostaniemy wykryci to, to to będzie kiepsko kapce jak wbijamy z jednej bądź z drugiej strony można się tutaj zarówno z jednej jak i z drugiej wycofać wychodząc z zasięgu strzału a, widoczności i a, próbować jeszcze raz podejścia albo zmienić kap coś kombinować więc jeśli gracie nie z czarkami, na bezpieczniej jest albo udać się tutaj i próbować kapować z jednej i z drugiej strony albo ruszyć na C wszystko zależy od tego, oczywiście, co ma przeciwnik. Bo jeśli nie ma radarów, sytuacja jest no, troszkę inna. Jeśli też nie ma sonarów, więc nie ma lojangów i Zetek, też możemy sobie na więcej pozwolić, wtedy starać się tutaj wbijać na ostro i coś próbować, ale taka sytuacja ma rzadko miejsce. Jeśli chodzi o krążowniki, to moi drodzy jest tutaj sporo miejscówek, z których możemy coś działać możemy podpłynąć na przykład, jeśli tutaj startujemy możemy podpłynąć tutaj, ostrzeliwać wszystko co jest tutaj możemy podpłynąć tutaj i czekać na jakąś niszczarkę, która gdzieś wypłynie możemy płynąć tutaj, starając się ostrzeliwać wszystko co tu się znajduje bądź tam i po prostu flankować tak samo możemy popłynąć tutaj i ostrzeliwać wszystko co jest na tym kapie jest tutaj no cała masa miejscówek. Możemy popłynąć tutaj. Jedną świetną akcję widziałem, gdzie tutaj wpłynęły aż cztery niszczyciele. Tu wpłynął jeden krążownik zatopił 3. No niestety ja byłem w tym teamie. No, tak czasem bywa. I teraz dojdziemy do tego jeszcze, do pozycjonowania pancerników i ogólnie floty. To jest mapa, w której centralizacja. Robienie takiej bańki okrętów jest najgłupszym, co możemy zrobić. Nie ma bardziej nędznej i tarłowatej taktyki na tą mapę. Tutaj, czym gramy szerzej, tym gramy lepiej. Więc jeśli nasze okręty są rozmieszczone na przykład, tu niszczyciel, tu niszczyciel, tu krążownik, tu krążownik, tu pancernik, tu pancernik. Stany mają najczęściej dobre kąty bicia na różne pozycje jak gdzieś coś zostanie wyświecone to dla kogoś stoi gdzieś bokiem albo jest widoczny i zaczyna on obrywać i nie ma gdzie się ustawić tak żeby nie dostawać bęcków bardzo często na tej mapie wygrywa team który na przykład jak załóżmy zaczynamy stąd bańka popłynęła sobie na C a drużyna stąd zrobiła także zrobiła o taką formację więc ostrzał idzie stąd, 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 z każdej strony. Nie ma gdzie się schować, i pomału hp się kończą, i kolejne okręty idą na dno. Dlatego tutaj flankowanie na tej mapie jest drogą do zwycięstwa. No i oczywiście polowanie na niszczarki, które popełnią błąd, wpłyną gdzieś tutaj. Gdzie nie będą mogły uciec, i nagle robi się ząg, i teraz tak. Pancerniki, również najgorsze pozycje dla nich, to są tutaj, gdzie nic nie widzą. Bo ta wyspa im prawie wszystko zasłania: mają lekki lekkie tutaj zasięg ostrzału, gdzieś tu, ale naprawdę słaby. I tutaj, ale to jest, to jest naprawdę nędzna, nędzna pozycja. Dużo dobrej gry robią pancerniki, które gdzieś tutaj wbijają. Trochę odważniej, zwłaszcza jeśli są to niemieckie, czyli albo Tirpitz, albo Bismarck, robią po prostu miazgę, ich działa i dodatkowo jeszcze Tirpitz może często torpedować, jest taki bliski zasięg i dużo się wtedy dzieje. Dużo okrętu dostaje porządne obrażenia i najczęściej gdzieś ucieka, stara się wycofać. Oczywiście można też grać chowając się pancernikami, ale wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj na tej mapie traci zwyczajnie. Mapa też dosyć prosta, oczywiście dla lotnisk, bo mogą one się wycofać w dowolny tutaj gdzieś skraj, albo schować za fajniejszymi wyspami i operować bez przeszkód, łapać niszczarki, krążowniki i pancerniki, często na kotwicy gdzieś na jakiejś pozycji albo niszczarki, gdzie nie mogą za bardzo manewrować, bo jest ciasno. I torpedować je bez problemu, czy też zrzucać bomby. Spotować też jest bardzo prosto, bo wszyscy są głównie skupieni tutaj na tej mapie na, na takim malutkim wycinku. Ja, bo tu się zwyczajnie dalej nie opłaca grać, chociaż owszem, zdarzają się tacy co tak grają. Niemniej nie, no nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Chyba że mamy kutozowa i własne zadymianie, wtedy owszem, mamy lepsze kąty ostrzału za wyspy. To jest chyba jedyny sensowny okręt na takie pozycje dobrze, wracając jeszcze do do oskrzydlania tutaj jest to naprawdę niezwykle istotna sprawa bo jeśli flota ustawia się w linii, co często ma miejsce tutaj albo tutaj, albo gdzieś na jednym kapie to wtedy wystarczy nam Jedna niszczarka, załóżmy, jak tutaj wszyscy stoją, jedna niszczarka, która sobie tutaj płynie i nie widać, wyświetla wszystkie większe jednostki, i wtedy okręty, które stacjonują tu, 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 mają piękne bicie, nawet za wysp, że ich nie widać, a one widzą. I to jest po prostu rzeźnia. Tak samo w takie wielkie skupiska. Niszczyciele mogą posyłać torpedy, i tu naprawdę nie ma za bardzo gdzie manewrować. Robi się nieprzyjemnie. Po prostu robi się nieprzyjemnie, więc absolutnie na tej mapie nie polecam żadnego tutaj skupiania floty. Jeszcze takie ciekawe rajdy to na przykład krążownik, stąd może sobie popłynąć tutaj. Często może przechwycić jakiś niszczyciel, który sobie tu wpływa. I wpakować mu dwie salwy. W zależności od tego, jaką mamy tam szybkość strzelność, często nawet jedna wystarczy. Dobrze trafi w moduły, zepsuje ster albo silnik, albo w panice niszczarka gdzieś się tutaj wbije, i to już jest jej koniec. Więc jest to fajna miejscowa. Tak samo z drugiej strony identyczna sytuacja. Często też tutaj radary fantastycznie działają, wyświetlają całą tutaj ferajne rybek i można sobie strzelać. Można też się dogadać z kimś właśnie z Teamu, że na przykład jak widzimy, że ktoś blokuje B, krążownik tutaj wpływa, mówi, że robi skan i cała flota, która jest tutaj na przykład i tutaj zakotwiczona, nagle ma tutaj wizję i idzie ładnie ostrzał. Również stąd. Więc no wszystko co tutaj się znajduje ma przechlapane, moi drodzy w walce o tego kapa jest o wiele o wiele trudniej bo tutaj można odskoczyć, można się schować bardziej i jest to mniej ryzykowna sprawa, chociaż oczywiście też jest często no może często to nie ale nierzadko, że wbija ktoś z jednej albo z drugiej strony naprawdę na ostro i głęboko w tego kapa jak mu wypłynie krążownik to jest pozamiatane tak samo jak wpłynie ostro pancernik, a tu z drugiej strony jest krążownik, wtedy też ma często spore problemy. Nieraz mi się tak udało pancernikiem krążka porządnie obić, zmusić do wycofania się gdzieś tam daleko i później go nie widzieliśmy przez pół gry. Więc no, tutaj mówię: rajdy, rajdy, jeszcze raz rajdy. Najważniejsze jest, żeby na dzień dobry. Jeśli mamy radary, na przykład dwa, poświęcić jeden na skan pola walki z jednej bądź drugiej strony, żebyśmy znali pozycję nieprzyjaciela i to, co planuje, bo tutaj planów za wielu yy, zrobić nie można. Albo się próbuje zająć ten kap, albo ten. Yy, razem z małym, oczywiście, albo się próbuje flankować. Musimy wiedzieć, jakie jest rozmieszczenie floty, i wtedy możemy sobie odpowiednio ustawić swoje okręty, żeby to kontrolować. Yy, I tyle. Więc mapka niezwykle ciekawa, jedna. Chyba z najbardziej interesujących, jeśli chodzi o bitwy rankingowe, bo tutaj naprawdę może nawet jeden okręt bardzo przesądzić o, o zwycięstwie, jeśli odpowiednio zaskoczy przeciwnika, robi się po prostu miazga z drużyny przeciwnej. Więc moi drodzy, jeśli będziecie grali tą mapę, pamiętajcie na niszczycielach, nie szarżujcie za szybko, starajcie się bardziej wykryć przeciwnika i pokazać dla swoich krążków starajcie się poprosić je właśnie i zresztą pancerniki również, bo, bo pancerniki teraz też kroją niszczarki jak szalone więc poprosić żeby zajęły jakieś sensowne pozycje i wsparły was nie ma sensu robić jakiś tutaj rajdów na B solo tym bardziej jak są radary, to jest według mnie samobójstwo. Jeśli chcecie grać bezpiecznie, oczywiście wbijacie na C, ale jeśli team to przeciwnika widzi, to on oczywiście wbija na B i A. Bierze dwa kapy, ewakuuje się, więc też nie róbcie tak, że cała flota płynie na jeden kap. Powinny być oddelegowane jakieś jednostki, chociażby tylko po to, żeby spotować nieprzyjaciela. No, i starajcie się oczywiście dowiedzieć jak najszybciej, co będzie robił przeciwnik, żeby was nie zaskoczyć i nie dajcie się ofrankować, bo to jest na tej mapie równe, automatyczne porażce, niestety. A dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o tą mapkę. Oczywiście te mapy będą, jak już omówię na rankingach, będą później omawiane pod bitwy losowe to będą oczywiście filmy o wiele dłuższe, no bo wiadomo, wtedy mapa i większa i więcej różnych jest pomysłów na grę i tak dalej, i tak dalej, ale do, do tego wszystkiego sobie dojdziemy a póki co myślę, że tutaj już czy jeszcze coś ciekawego tutaj mi zostało do powiedzenia co widziałem i co mnie strasznie zaskoczyło w grze raz widziałem piękny rajd pancernikiem i to amerykańskim, North Karoliną tutaj Zaskoczył on do tego stopnia dwa niszczyciele, które tutaj sobie kapowały, że oba wbiły się w wyspy i po komunikacji, że tu są te niszczarki, jedna została zniszczona przez ten pancernik z dział głównych i dodatkowych, a drugą zmiótł krążownik stąd. Ostrzałem tutaj została po prostu, czy gdzieś tutaj był ulokowany, także mógł strzelać nad, nad jedną bądź drugą tą wyspą i, i trafiał go. No, takie rzeczy również właśnie się dzieją, w panice jak widzimy, że wpada okręt, który ma 60 tysięcy hapsa, a my akurat nie mamy torped na niszczarkach. To tak jakby nas ze spuszczonymi gaciami ktoś złapał. No ciężko się wycofać, bo gacie blokują nogi. I ciężko świecić tyłkiem, nieprzyjemna sytuacja. No i dlatego właśnie ludzie strasznie panikują, wbijają się w wyspy i jest pozamiatane. Więc nie dajcie się tak złapać. No i tutaj też oczywiście pewne, pewne zaskoczenie, bo jednak większość pancerników nie robi takich akcji, boi się zwyczajnie, że. No, z drugiej strony płynie na dwie niszczarki. Tam jest około 20 torped, które może przyjąć na klatę, i to się może skończyć dla niego źle. Więc też nie wiadomo, czy to był objaw geniuszu, czy tego drugiego. Może widział, że na przykład niszczarki torpedowały wcześniej i wiedział, że są bez torped, albo przynajmniej jedna, zaryzykował i, i się opłaciło. Więc takie akcje tutaj mają miejsce. Jest dużo właśnie takich, które. Tak jak z tym krążownikiem, co mówiłem, że trzy aż niszczarki złapał i zatopił, no, dzieją się. I najlepsze jest to, że ten krążownik mógł zrobić takie działanie tylko dlatego, że mieliśmy formację tarło. Czyli tu były niszczarki, tu były pancerniki, i tu był, i tu był też krążownik. i Tak to wyglądało, było 4, 2, 1. Te trzy okręty nie miały jak walczyć z tym jednym, który tu wpłynął, bo nie, miały, nie widziały go, nie miały, to znaczy widzieć, widziały, bo my go świeciliśmy. Ale nie miały bicia. Zanim się przemieściły, to już tu wszystko nie żyło. I było GG. Więc wykorzystanie tutaj zasłony terenowej i beznadziejnego ustawienia przeciwników zaowocowało easy winem. Więc śledźcie też sytuację właśnie na polu walki: czy przeciwnik nie ustawia się w jakiejś formacji tarło, że nie może wspomóc swoich niszczarek. Wtedy wpadajcie w nie, miarzcie i się wycofujcie, i tyle. Dobra. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawcie jakieś komentarze, żebym wiedział ewentualnie, co jeszcze gdzieś dopowiadać, jeśli chodzi o te mapy. To będę się starał w miarę możliwości rozszerzyć tutaj zakres informacji. Bo na razie wydaje mi się, że jest wystarczający większość, większość tutaj tych strategii. Po prostu działa i się sprawdza, i można wywnioskować już częściowo po. O rozstawieniu własnej floty, czy mamy szansę, czy już jest pogrze. Dobra, to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!